Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Pierwsza Księga Kronik, 16 rozdział, 11 werset. Poprzez czytanie Słowa Bożego, Pisma Świętego, Biblii, mogłem dowiedzieć się, kim jest Bóg, a także co dla mnie uczynił w swoim Synu Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Oprócz tego mogłem bardziej zrozumieć, co Bóg ma dzisiaj do powiedzenia ludziom. Przede wszystkim jednak uświadomiłem sobie, że Bóg jest wieczny, niezmienny i widzi oraz wie dosłownie wszystko, bo nic nie może przed Nim się ukryć. Zawarte w Słowie Bożym obietnice już częściowo się wypełniły i jeszcze się wypełnią w przyszłości. W miarę upływu czasu, czytając Pismo Święte, Słowo Boże, Biblię, uświadamiałem sobie, że Bóg jest sprawiedliwy, święty i mądry. Podziwiałem również Jego dobroć, cierpliwość względem mnie, Jego dobroć i cierpliwość względem ludzi, którzy są Jego stworzeniem. Czytając Słowo Boże, Biblię, Pismo Święte, człowiek może rozpoznać coś, co powinno wywołać przeszywający dreszcz, i to nie tylko na jego plecach, a mianowicie fakt bycia grzesznikiem. Po głębszej refleksji również stało się dla mnie oczywiste, że w swoim życiu nie byłem posłuszny Bogu, a wręcz byłem jego wrogiem, i to w ogóle tego nie zauważając. Moje życie kręciło się wokół mnie samego, a co o tym myślał Bóg, zupełnie mnie nie interesowało. Teraz więc diagnoza była dla mnie jasna. Jestem winny i zasłużyłem na piekło, na ogień piekła wiecznego, na wieczną karę. Wówczas doświadczyłem tego, że Bóg oferuje mi przebaczenie moich grzechów i daje mi pokój, którego wcześniej nie znałem. Ze swojej strony nie miałem niczego Bogu do zaoferowania prócz mojego grzechu. Ale On sam zatroszczył się o wszystko i zapłacił najwyższą możliwą cenę, dając swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, jako zapłatę za moje zbawienie. Jedynie Jego Syn, Jezus Chrystus, mój Pan, był w stanie sprostać Bożym wymaganiom i objawił mi Boga i objawił nam, ludziom Boga, by ostatecznie umrzeć na krzyżu. Dziś, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Dopiero rozpoznawszy swoją nieprawość i grzeszność przed Bogiem, mogłem otrzymać przebaczenie moich grzechów. Łaska Boża stała się moim udziałem i wszystko zostało mi przebaczone, wybaczone, zapomniane, a cudowny pokój mógł wlać się do mojego serca. Bóg przyjął mnie, gdyż nie odrzuca On nikogo, kto w szczerości ukorzy się przed Nim. Dzisiaj mogę mieć pewność zbawienia i być dzieckiem Bożym. Może to komuś wydawać się niedorzeczne, ale jest to prawdą. Teraz wiem, czym jest prawdziwa radość. I gdyby nawet przyszło mi umrzeć, to wiem, że Zbawiciel mój żyje i wejdę wtedy do raju, w obecność Bożą, gdzie to jest już zapowiedziane. Natomiast co do Ciebie mam pytanie. Gdzie Ty chcesz spędzać wieczność?